Ustawienie pojemników w mieście to pomysł radnej Leny Iwan-Kucia, przewodniczącej Komisji Polityki Społecznej Rady Miasta Ustka. Komisja poparła wniosek jednogłośnie. Wniosek dotyczył 3 pojemników, ale ostatecznie zdecydowano o zakupie 5. Jak na nadmorskie miasteczko przystało, mają kształt ryby. Zadanie to wykonywał Zarząd Infrastruktury Miejskiej, który włożył wiele wysiłków w to, aby znaleźć te pojemniki w odpowiednim kształcie, bo chcieliśmy nawiązać do morskiego charakteru naszego miasta i jakoś się wyróżnić, stąd rybki. Pojemniki ustawiono przy Szkole Podstawowej nr 1 przy ulicy Darłowskiej, Szkole Podstawowej nr 2 przy ulicy Jagiellońskiej, Szkole Podstawowej nr 3 przy ulicy Wróblewskiego, na terenie Ośrodka Sportu i Rozwoju przy ulicy Grunwaldzkiej, a także na Placu Wolności. Wrzucając nakrętki do tych pojemników po prostu pomagamy fundacjom niosącym pomoc potrzebującym. Nakrętki sprzedawane są w sklepach, a uzyskane w ten sposób pieniądze trafiają do potrzebujących.